dzika, słabo dostępna woda, las dookoła. Miejsce, w którym teraz łowimy, wygląda wspaniale. Podstawowe pytanie brzmi, czy na tym obszarze są karpie? Po prostu będę próbować, bo jezioro jest fantastyczne. Na powierzchni nastąpiła wielka eksplozja. Myślałem, że to wielki amur. To dla mnie ekscytujące, bo to pionierskie łowienie, coś, czego nie robiłem od lat. Przy tej gorącej pogodzie karpie raczej powinny przemieszczać się. W końcu tu trafią. To jest dla mnie zupełnie wyjątkowa ryba, ze względu na to, gdzie została złowiona. Zapomnij o księżycu, po prostu jedź na ryby.